jest w pewnym sensie kontynuacją wcześniejszego projektu samousługowego muzeum. Ta wersja jest zdecydowanie, mam taką nadzieję, ulepszona i być może jeszcze ciekawsza. Ja w tym miejscu bardzo chciałbym podziękować jej autorce, naszej pracownicy, pracowniczce Patrycji Masnej, jednocześnie artystce wizualnej, i także chłopcom, którzy pomagali jej montować tą ekspozycję. Ta ekspozycja jest jedną z naszych bardziej stałych ekspozycji. Także dziękuję sobie i chłopakom i dużo, że będę przedłużał. Ale poproszę o kilka słów Patrycji, bo wiem, że musi też i głosową podziękować między innymi ministrowi. To może tą kwestię z ministrem przemilczę. Bardzo jestem wdzięczna ministrowi generalnie za to, że mówił realizację tego projektu, bo projekt jest finansowany właśnie ze środków przeznaczonych na rozwój działań edukacyjnych i stąd też jego charakter taki otwarty na właśnie interakcje z publicznością. Także po raz kolejny zapraszamy wszystkich widzów do uaktywnienia własnych mocy twórczych. Tym razem postarałam się właśnie zaprowadzić projekt do kolejnego etapu, myślę, że właśnie lepszego niż poprzednie w drodze naturalnego rozwoju i wybrałam elementy, które zafascynowały mnie w otaczającej nas rzeczywistości swoją wyjątkowością. Także możemy spotkać dużo abstrakcyjnych motywów wizualnych, które na co dzień po prostu mijamy, a tutaj jakby podniesione to zwielokrotnione i też przedstawione w dużej skali zyskują taką rangę narzędzia artystycznego, wizualnego. I dodatkowa właśnie atrakcja obserwowania tych obiektów polega na tym, że możemy z nich komponować własne propozycje twórcze. I jeszcze tylko może tak napomknę, czym się ten projekt różni od poprzednich. Mianowicie tutaj się skoncentrowałam na urodzie wybranych cytatów wizualnych samych w sobie. W poprzednich odsłonach samousługowego muzeum komponowanie elementów wizualnych mieszało się w taką nieprzerwaną gonitwę, kontynuowaninę wzajemnego takiego jakby komiksu, historii. Jedne rzeczy wynikały z drugich. Mianowicie tutaj w tej instalacji ważne jest, aby koncentrować urodę tych właśnie kamieni, pietruszek i sprawdzać ich działanie wizualne, w zależności od tego, na którym z tych teł kolorystycznych je umieścimy. Także też można tutaj znaleźć taką analogię do filozofii, do psychologii, że pewne rzeczy, na przykład fioletowe, na tle fioletowym znikną, a przeniesione na inny grunt, pokazane w innym kontekście, zabłysną i będą mogły zaprosić do współdziałania inne elementy. Także zapraszam wszystkich do zabawy, dziękuję za przybycie, zapraszam też na początek.